i ciołem, tu kanał Wędkuj i ty wita na wiosennej czy letniej ekspedycji niełowienia, a spacerowania nad Cieleskim pięknym zalewem. Zgadza się. Teraz będziemy sobie szli tam przy wodzie aż do tamtego baru, a tam później jest wodopój. Po barze będzie bar i bar. Mieliśmy jechać nad Bug po spinningować, ale sytuacja wyszła inaczej, ale w tym tygodniu jeszcze wyskoczymy na spinning. Wyskoczymy, ale nie dzisiaj, bo my przyjechaliśmy popatrzeć, zobaczcie jaka piękna pogoda, jakie piękne godzinki. O, ta w Seledynku, tam gra sobie w piłkę ręczną. Pozdrawiamy tą Seledynkę. No. Potem będzie nas pod te Cielce. Spod te Cielce. Pozdrawiamy wszystkie piękne dziewczyny. Tak jest. No co? No co, jak coś złowimy lub wyhaczymy, to się odezwiemy. Wędku i ty właśnie wywędkowaliśmy, złowiliśmy właśnie Leszkę i Miri. Miri i to jest para. Stukamy, żeby nasze dalsze wędkowania się udawały. Rozglądamy się, ale chyba no nic się nie uda nam tutaj złowić. Nie, no spokojnie, gdzieś jakieś tam coś tam się złowi. Nie ma co łowić, nie ma, albo nie. My wybredni, albo rybu nie ma. No, najlepszego. Omawiamy plany na najbliższą przyszłość naszą wędkarską na wyjazdy. No, czyli tak, teraz zabezpieczyć się, kupić jedzenie, najważniejsze. Bo bez tego jest ani rusz. No, a reszta się ułoży jakoś, jak tak. Będziesz najedzony, to albo będzie rypy, albo będzie rypy. Albo rypanie. Coś takiego. No, nie a, no, tu. Jest fajnie i już. Właśnie czekamy na pikce numer 19. Jak będzie pikać, to pani mówiła, żeby przyjść, to mi da. Pizzę oczywiście chciałem oczywiście powiedzieć. Grzecznie, kuźwa, żeby nie było podtekstów, nie? Bo, przez dwa cy. Bo się Krzysiek, przez dwa cy. Krzysiek on się zawsze głupio wygłupia, ale ja to też mądrze od niego, nie? A grunt to poczucie humoru, reszta to chuj za przeproszeniem, powiem grzecznie, to się wytnie. Popiję tę sprawę. Nie trzeba wycinać. Nie, może w tygodniu pojedziemy na spinninga połowić. Na spinninga pojedziemy nad Bóg, oblukamy. Przemek już będzie miał ferie zimowe. Letnie. No, zimowe ferie, to właśnie pojedziemy, bo musi nagrywać. Wakacje. No, wakacje. Się zaczynają. No, musimy chyba tu częściej przyjeżdżać, może tu jakieś godziny by znalazł. No, o wakacje, jakieś fajne wakacje. Dziewczyny. Dziewczyny tu jak maliny. Tylko lizać, sokać i ssać. Kurna, jego maliny. Maliny, no. Dobra, kończymy na razie, bo czekamy na pizzę. Będziemy wracać, to się odezwiemy. Bo powiedz dwa słowa, no jasne, trzy słowa. Najlepszości. Kończymy. Proszę pani, to nie pika, ja głodny. Proszę pani, pani to uruchomia, bo ja z głodu tu umrę. Jeszcze chwila, moment i nie wyjdę stąd. Aż mi pilot wypadł z głodu. Ja chcę jeść. A jak się włączy play, to dopiero zacznie nagrywać. A jak się włączy stop, nie wiem, to pani, i nawet pika się zacznie. Nie, pani polecała, że dobra pizza, ale jak będzie zła, to ja poproszę o zwrot pieniędzy. Ale bo powiedziała, że jest dobra. Nie wierzę, jak je spróbuję. Nawet tu tak w miarę przystępnie, nie? Fajnie jest. No tak, Siedlecki zalew oczywiście. Wiaterek taki fajny jest, kurwa. No, ciągnie z nad wody wiatereczek. A to jest cicha stanica. I tylko brak, bo mało dziewczyn w naszą stronę się ciągnie. Dobrze jest. Żartowałem. Nie. My już po ślubie. On ciągle żartuje, my to już. Nie, my nie znamy te numery. Nie, my już po ślubie dawno, nie. No. Nie. Ale że po jakim? Z wędką. Sylwester z wędką. A co to jest przystań jaka? Cicha, no. Lubelska cicha. Przystań to się nazywa. To stajnia. Stajnia konia.
statków nie ma. Stajnia konia. Rozglądam się, czy jakieś fajne dziewczyny są, ale nie widzę, kurwa. No i nic nie wyrwę dzisiaj znowu. Będę chodził znowu jak Cesiowi, kuźwa. Niedaleko śmietnika siadłeś, ty chcesz tu dziewczyny przy śmietniku znaleźć, no weź. Pasowałoby. Śmietnik za tobą. W kolorze niebieskim. Czy to będzie działać, proszę pani? O, to proszę pani, to na tym drucie to wygląda, że ho-ho. Ale tam zobacz, Przemek z tyłu. A to do tyłu tam nagraj, jak ta pani jedzenie podaje. No nagraj tam do tyłu. Nie. Zobacz. No ta pani właśnie to powiedziała, że to będzie dobra pizza. Właśnie tak. Ja już tak pilot trzymam, że mało go nie zgniotłem. Z głodu. Chyba go zjem i to się na tym zakończy. Patrz, już działo. Pika. Nie, nie, jeszcze nie. Ty, oni dopiero ciasto wyciągają, kurna, z lodówki. Z zamrażarnika. Dobra. A produkty to jak który wędkarz złowi coś, to od razu. Oż mi pilot z ręki wypadł, Krzysztofie. No.